i teraz się zaczyna całe tutaj właśnie machina kręcić, że to myślenie, ono ma, warto sobie to uświadomić, jak się czyta, że ono ma dwie strony jakby. Jest strona negatywna, strona pozytywna, czyli ta negatywna to się nazywa dialektyka. Czyli myślenie może być dialektyczne. I tutaj chodzi o to po prostu, że my mamy pewien uporządkowany świat, w którym my sobie żyjemy właśnie w świecie materialnym. I ten świat mamy uporządkowany według, można powiedzieć, rozsądek nam je uporządkował, prawda? My jesteśmy do pewnego stopnia niewolnikami świata materialnego, no bo jesteśmy zdeterminowani przez świat materialny. Świat materialny odciska w nas swoje piętno, prawda? Mamy jakieś potoczne poglądy, potoczne wyobrażenia i właśnie w myśleniu dialektycznym Hegel mówi, że należy to unicestwić. Ja wczoraj, bo ja mówiłam o koanach w buddyzmie, prawda? Można sobie pomyśleć tak troszkę, żeby zrozumieć, że właśnie myślenie dialektyczne to jest taki koan buddyjski. Trzeba unicestwić świat zbudowany za pomocą rozsądku. Tylko jak nam to mówi buddysta, to my, aha, no rzeczywiście głębia tutaj, a jak mówi Hegel, to pyszałek, prawda, chce unicestwić doświadczenie rozsądkowe. Przypuszczam, że to bierze się z tego, że nasza kultura zachodnioeuropejska jest w ogóle dosyć taką właśnie zdroworozsądkową, prawda? My tak łatwo nie chcemy właśnie oddać konstrukcji tych właśnie rozsądkowych. My nie chcemy się, czujemy się niepewnie w tym, tak? No ale tak by Hegel, czyli można powiedzieć tak, nie odrzucamy świata zbudowanego na rozsądku. To nie jest tak, że Hegel odrzuca świat zmysłowy, ale mamy go jakby pokazać sprzeczności, że jeśli zatrzymamy się na tym poziomie rozsądkowym, to w gruncie rzeczy nie dotrzemy do prawdy. Trzeba ruszyć ten świat, pokazać jego sprzeczności, pokazać, że ten świat jest skończony. Musimy sobie uświadomić, że to jest świat właśnie zbudowany na pewnym zniewoleniu też człowieka. Tak? No i tu się zaczyna pozytywna część, która się nazywa spekulacją. No to już powiedzcie komuś, że spekuluje. Znowu jakaś archaiczność filozofii Hegla. Nie podoba nam się ten termin, że jest spekulacja filozoficzna. Spekulacja to sobie zaraz myślimy, że no nie wiem, co państwo spekulujemy, czyli... To już tak... No już tak, tak. Czyli nie został język... Ale to trzeba znać łacinę. To już człowiek głęboko wykształcony może percypować tego typu treści, prawda? Czyli można by powiedzieć, że to jest... No nie wiem, no to jest rozciągnięcie świadomości na całość. To jest już, można powiedzieć, zbliżamy się do tych granic absolutnych, prawda? Kiedy po prostu znosimy różnicę między podmiotem a przedmiotem. Czyli znowu pomaga mi język platoński, który jest bardziej obrazowy, że człowiek staje się kochankiem bogów, jak mówi w uczcie, prawda? Że zniesione są różnice pomiędzy skończonym ja empirycznym, a nieskończoną jakąś treścią absolutną. To jest właśnie spekulatywne myślenie, czyli tam to niszczy, tak jak koany niszczą nam nasze schematy myślowe, zakorzenienie w świecie materialnym, a spekulacja buduje coś pozytywnego, jest takim właśnie głębszym wglądem w rzeczywistość, który moim zdaniem możemy śmiało, tylko to jest nas absolutnie wyrzuca poza świat akademicki, bo dzisiaj po prostu treści duchowe nie są po prostu wypowiadane na gruncie akademickim, to jest po prostu oświecenie. Po prostu to, co w języku religijnym nazywamy oświeceniem, jak znowu buddysta mówi, że się oświeca, to wszyscy, no brawo, oświecił się, a jak Hegel mówi, że się oświecił, to wszyscy mówią, że jest pyszałkiem, prawda? Więc to właśnie to. I gdybyśmy się zapytali buddystę, dlaczego się należy oświecić, to na pewno by powiedział, że, no tak ryzykuje, żeby nie cierpieć. Znaczy oświecenie jest potrzebne, żeby nie cierpieć. Natomiast gdybyśmy zapytali heglistę, czemu się należy oświecić, to powiedziałby, że należy rozumieć. My chcemy rozumieć, a najlepiej wszystko rozumieć, prawda? Chcemy zrozumieć, kim jesteśmy, nie wiem, Boga chcemy zrozumieć. Czyli można powiedzieć tak, umysł nasz jest zaśmiecony, trzeba go oczyścić, bo on jest za bardzo zdeterminowany właśnie światem materialnym i wtedy staniemy się też jednocześnie wolnymi podmiotami. Dosłownie kilka słów na temat tego oświecenia. Otóż uważam, że jest dużym mitem i też taką dużą niesprawiedliwością wobec Hegla. Otóż człowiek nie jest absolutem jako duch jednostkowy. Bo często bardzo mówi się, że to jest ubóstwienie człowieka. Takie zarzuty właśnie do Hegla, prawda? Więc bardzo podkreślam, że nie chodzi tu o empiryczne ja. Proszę Państwa, wszystkie poważne szkoły duchowe mówią o przekroczeniu ego. Hegel mówi dokładnie to samo, że doświadczenie treści absolutnej, oświecenie, to nie jest nasze jedno empiryczne ja. To jest tylko moment podmiotowości, którym my jesteśmy przytwierdzeni do świata materialnego. Ale jeśli ktoś wzniósłby się na wyżyny, nie wiem, spekulacji albo doświadczenia mistycznego,
to nie będzie to empiryczne ja. I Hegel nie podnosi siebie ani żadnego empirycznego podmiotu do rangi Boga. Człowiek jest momentem absolutu, ale nie jest sam Bogiem. To często zarzucano właśnie w polskiej recepcji, bo wszyscy byli obrażeni oczywiście, że śmie, prawda, religii odbierać monopol na treści duchowe, a jeszcze ośmiela się mówić, że jeszcze w filozofii się Boga, sięgniemy Boga, prawda? No to już pyszałek i nie wiadomo jeszcze kto tam, prawda? To, że jesteśmy zdolni do takiego doświadczenia, to też Hegel uważa, że on to sam nie wymyślił, tylko że Chrystus jest tego poświadczeniem, tak? Znaczy, bo w Chrystusie właśnie te dwie natury się manifestują, i boska, i ludzka. Zresztą Hegel bardzo chętnie powołuje się na religię chrześcijańską, na przykład tu Państwu przytoczę, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec. Człowiek ma w sobie doskonałość, ma tą doskonałość po prostu zrealizować i ona jest do zrealizowania na gruncie filozofii, żeby było śmiesznie, prawda? Tak, 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 oczywiście, to jest wielki chrześcijanin, luteranin, tak? Oczywiście, żeby było jasne, że nie żaden katolik. Wyście bogami, wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, słowa psalmu, prawda? Bogami jesteście, prawda? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, więc oczywiście tego typu stwierdzeń znajdziemy bardzo dużo. Oczywiście one nie są treściami miłymi dla ucha ortodoksyjnego, prawda? No to jest oczywiste, prawda? Jest to na pewno, proszę Państwa, też jakieś zmienione myślenie, jakaś przemiana, myślenie spekulatywne, jakieś transgresyjne. Znaczy, na pewno nie jest to doświadczenie takie, jakie mamy na co dzień. To byłoby absurd, gdybyśmy tak sądzili, prawda? Czy możemy w jakiś sposób bardzo precyzyjny określić ten sam moment? I mi się wydaje, że u Hegla mnóstwo jest tego typu momentów. Warto sobie je... dla mnie to było ciekawe, że właśnie dzięki filozofii mogę zrozumieć moment oświecenia, bo oczywiście możemy stwierdzić, że to jest niemożliwe, czy to, że wam nie każe, nikt wam nic nie każe, prawda? Ale na przykład Hegel mówi, że jest to myśl, która myśli sama siebie. I to jest, proszę Państwa, powrót do Arystotelesa w gruncie rzeczy. Myśl, która myśli samą siebie, to jest arystotelizm. No to przecież to nie jest empiryczne ja, na miłość boską. Przecież my jak myślimy coś, to nie myślimy, to nie jest czysta myśl. My nie wiemy, co to jest czysta myśl. Znaczy możecie, proszę bardzo, wszyscy teraz myślimy spekulatywnie. Tam ostatnie ławki też, prawda? To wtedy myślimy myśl, która myśli samą siebie, prawda? Czyli myślenie tożsame z bytem. Samowiedza ludzka rozszerza się w świadomość nieskończoną. Ja nie wiem, proszę Państwa, no miejcie sobie takie, to proszę, rozszerzcie sobie, prawda? Jestem sceptyczny coraz bardziej do tej myśli. No nie ma pan pełne prawo. Teraz tak, w mistycyzmie mamy ogląd mistyczny. Hegel się upiera, że właśnie na gruncie filozofii nie ma oglądu. Znaczy on się sprzeciwia. Ja myślę, ja nawet bym tutaj wbrew jakiemuś panu, ja bym powiedziała, że rozumiem tu obiekcję Hegla, że ogląd jest podejrzany, dlatego że w oglądzie, jak się coś oglądamy, to sztuka nam już mówi. Oglądamy jest zawsze podmiot i przedmiot. On chce zlikwidować barierę podmiotu i przedmiotu, prawda? Może być też tak, że my jesteśmy w jakimś transie. Może czekamy na jakąś wizję w oglądzie, a na przykład jeśli wizja nie przychodzi, to sobie ją wytwarzamy. Czyli w oglądzie mistycznym jest problem faktycznie, moim zdaniem, tego, że to jest subiektywne doświadczenie właśnie. Że to jest doświadczenie wygenerowane przez subiektywne ja. Przez trans, przez uczucie, czy przez właśnie jakąś wizję, którą po prostu podsuwa nam po prostu nasza umysłowość. Natomiast model heglowski, model heglowskiego oświecenia, to jest model spekulatywny, to jest inny model, to jest raczej, bym powiedziała, model akustyczny. To jest właśnie, że myśl słucha, myśl rozumie. Na początku było słowo, trzeba raczej słuchać, nie oglądać. Da? Raczej w tym kierunku musielibyśmy iść. No i wydaje mi się, że też doświadczenia tego, jeśli by ktoś już z Państwa miał, no to nie można tego doświadczenia z niczym pomylić, ponieważ jeśli jesteście na gruncie wiary, no to oczywiście tego nie pojmujecie, bo wiara nie pojmuje, no bo wierzy. Czyli doświadczenie wiary jest takie, że doświadczenie nas przekracza, czyli jest podmiot, Bóg nas przekracza, czyli my próbujemy ogarnąć myślą, nie możemy się w tym odnaleźć, nie możemy się połapać, coś mnie przekracza, oto jest wiara. Natomiast oświecenie byłoby, kiedy właśnie nic mnie nie przekracza, bo wszystko jest już treścią mojej własnej świadomości. Więc na pewno jest jedno pewne, że tego doświadczenia nie da się pomylić z doświadczeniem wiary. I oczywiście percepcja świata zmysłowego się w ogóle nie zmienia, bo tutaj się nic nie może zmienić, bo mamy zmysły. Natomiast zmienia się nasze myślenie. Oświecenie dokonuje się w myśleniu, czyli zmienia się podmiot myślący, a świat pozostaje dalej taki sam, jaki był. I ja, proszę Państwa, odważyłam się powiedzieć o tych treściach
metafizycznych, ponieważ mało kto o nich mówi. Po prostu mało kto o nich mówi. Ludzie wstydzą się właściwie już mówić o takich treściach. W świecie akademickim przyjmujemy raczej charakter osób, które referują, są ich historykami filozofii. Prawda? Natomiast Hegel, gdybyśmy chcieli tego typu treści wypowiadać, zwłaszcza jak z katedra, to zostałyby one uznane za nienaukowe. To są już bardziej treści, które właśnie wyrzucają nas poza obręb uniwersytetu, gdzieś właśnie w prywatne doświadczenia, nawet doświadczenia mistyczne, czy doświadczenia właśnie jakieś religijne. I teraz, jeśli Państwo pozwolicie, to ja bym zrobiła przerwę, a jeśli ktoś chce jeszcze dalej posłuchać, to ja mam jeszcze kilka uwag na temat filozofii społecznej.